Godzinę temu w Studiu Sport poznaliśmy piłkarskiego mistrza Polski. Szczegóły w Studiu Sport, Dariusz Szpakowski. Mistrzem Polski został zespół Chorzowskiego Ruchu. Gratulujemy serdecznie. Efektowny finisz, zwycięstwo za 3 punkty nad Górnikiem Wałbrzych. Popatrzmy, jak do tego doszło. Świetny mecz rozegrał Krzysztof Warzycha, który strzelił 3 bramki, ale pierwszą dla Chorzowian, którzy grają w białych strojach, po tej akcji zdobył Mieczysław Szewczyk. Krzysztof Warzycha strzelił kolejne bramki, 2. z rzutu karnego, 3. i 4. I tym samym zdobył tytuł króla strzelców z 24 golami. Na tytuł króla strzelców Chorzowianie czekali 36 lat, zaś na tytuł mistrza Polski 10 lat. Przed końcem meczu rozmiary porażki, co zobaczymy, zmniejszył Stańko. Ruch przypieczętował mistrzowski tytuł zwycięstwem za 3 punkty i pokonał Górnika Wałbrzych 4-1. Oto Krzysztof Warzycha, najskuteczniejszy strzelec naszej piłkarskiej ekstraklasy. A to jedyny gol dla graczy z Wałbrzycha. Szkoda tylko, że po meczu doszło na stadionie do zamieszek. Na boisko wtargnęli kibice, musiała interweniować milicja. Był to przykry moment w tym piłkarskim święcie w Chorzowie. Oto komplet rezultatów 30. kolejki spotkań. Lech przegrywa z Legią 0-2. GKS Jastrzębie remisuje z Jagiellonią bezbramkowo. Wisła wygrywa z ŁKS-em 4-1. Stal pokonuje GKS Katowice 2-0. Pogoń Sząbierki 1-0. Ruch Górnik Wałbrzych to widzieliśmy. Widzew przegrywa ze Śląskiem 1-2, a Górnik Zabrze gromi Olimpię 4-2. I tabela. Mistrzem Polski Chorzowski Ruch 52 punkty. W Pucharze UEFA gra wicemistrz kraju GKS Katowice i Górnik Zabrze, który zajął miejsce 3. Pierwszą ligę opuszczają zespoły, które zajęły miejsca 15 i 16, Górnik Wałbrzych i Sząbierki, a w barażach zagrają Jastrzębie i Pogoń.